Cześć wszystkim, ja jestem Faga i witam was na jazzymc.pl. Jesteśmy oczywiście na Dziadkowicach i słuchajcie, trochę was tutaj oprowadzę, bo się dużo zmieniło. Słuchajcie, może i trochę za moją pomocą, bo ja tutaj robiłem z innymi dróżki, to jest oczywiście mój nowy domek. Jak pamiętacie, mój domek był wcześniej w innym miejscu, jednakże ten była dzicz, jak się okazało, więc po prostu musiałem ten domek sobie przenieść. I obecnie prezentuje się on właśnie w ten sposób. Tu mamy normalnie arbuzika na dachu, nie wiem co on tam robi, samobójca po prostu. Ale sobie stoi, patrzy, żeby tylko nie skakał. A dobra, no tak, tu generalnie będzie w przyszłości kopalnia. Ja to wiem, kiedyś zrobię. Na razie na to nie miałem zbytnio czasu. Hey, what happened? Okay. Co on tu w ogóle ma przy sobie? No dobra. No dobra, więc wracając, mam tutaj oczywiście mój domek. Przejdziemy sobie do środka. Okej. Tak się tutaj prezentuje takie główne pomieszczenie. Tu mam oczywiście jakieś skrzynki, jakieś tam pierdoły. Generalnie pierdoły, jak widzicie, tak dużo pierdół generalnie. A do góry jeszcze nie do końca nie skończyłem wszystkiego robić. Między innymi podłogi, sufit też, chociaż sufit w miarę jest zrobiony. I tutaj oczywiście tak, tu są wiadomo piecyki i tak dalej. Tu jeszcze podłoga nie jest do końca zrobiona. Tu jest taki, o, balkonik, można sobie tutaj właśnie tak, o, pięknie stanąć i sobie popatrzeć, ładnie popodziwiać, co się dzieje. Rzeczkę można sobie tutaj popodziwiać. I dobra, przejdziemy sobie teraz oczywiście niżej. Znaczy niżej, Jezu. Po prostu przejdziemy dalej sobie, tak? Pokażę wam, jak to tutaj między innymi zrobiłem, z tymi dróżkami chociażby na przykład. Bo oprócz tego zrobiłem również most. Słuchajcie, tak jest, mamy taki oto właśnie mostek zrobiony przeze mnie. Myślę, że jest on dosyć ładny, ma swój klimat, nie no, ma coś w sobie. Wygląda ładnie, mi się osobiście bardzo podoba. Robiłem go oczywiście na spontanie, bez jakiegoś większego projektu w sumie. Po prostu zacząłem budować i jakoś tak mi to wyszło. W sumie jak większość rzeczy, tak naprawdę domek tak samo był bardzo spontaniczny. Ale dobra, to mamy sobie oczywiście ognisko, proszę bardzo, możemy sobie tutaj usiąść elegancko, proszę bardzo. Tu sobie zawsze właśnie przy ognisku siedzimy z dziadkowicami, to sobie właśnie tak naprawdę rozmawiamy, śmieszkujemy i tak dalej. No, klimatycznie jest po prostu przy tym ognisku. I tutaj mamy tak, tu mamy oczywiście pierwszy domek, nie licząc mojego oczywiście. Jest to domek Juchsika oczywiście. Środka, no dobra, może nie będę wchodził tak bez pozwolenia w sumie, bo to tak nie wypada. Domek prosty, oczywiście nasz taki rybak, widzę, że nie oświetlił sobie w domku, więc jakby jeśli to oglądasz, to wiedz, że przydałoby ci się oświetlić domek, ale dobra. Okej. Chodząc dalej, oczywiście mają tutaj cudowną ścieżką. Mamy tutaj sobie oczywiście arbuzika, arbuzowy pan. Czyli oczywiście pan Assassin's Creed, który nie trafił do wody w tamtym miejscu przed moim domkiem. Ma tutaj swoją oczywiście taką faremkę. Ma tutaj oczywiście swój domek. Do środka chodzić nie będę, bo tak bez pozwolenia oczywiście, jak już powiedziałem, nie wypada. Taki prosty domek jest, bo jest, ale oczywiście... no jest okej, okay, jakby nie będziemy tutaj długo o tym rozmawiać. Tutaj jedna z ważniejszych rzeczy, czyli oczywiście tablica informacji i regulamin oczywiście. Także to oczywiście regulamin jest, to oczywiście mi Diego tłumaczył w poprzednim odcinku. Kto oglądał, ten wie. To oczywiście staram się wszystko zachowywać, tak? Tutaj ten styl drewniany. Myślę, że jest jak najbardziej zachowany. Okej, okay, tu mamy oczywiście ważne info i tu mamy na przykład, drodzy rodacy, trzeba zbudować most, ścieżki oraz ratusz. Ja zająłem się zbudową oczywiście mostu, jest on oczywiście skończony. Ścieżki również są wszędzie już tutaj mniej więcej zrobione. Chyba, że coś mi gdzieś umknęło, ale mam nadzieję, że nie. Chyba nie, no w każdym razie ok. Także dwie rzeczy są już zrobione, dwie z trzech rzeczy są już zrobione. Został jeszcze ratusz. Ratusz nie wiem, czy będę budował ja. Wątpię, bo szczerze powiedziawszy na takie budowle akurat nie mam zbytnie pomysłu. Ale zobaczymy, pewnie coś tam z resztą osób tutaj porobimy. Okej, okay, tu mam oczywiście domek Stajomiego. Stajomi, który oczywiście gdzieś tam sobie na serwerze jest, coś tam robi. Ma swojego konia nawet, o proszę bardzo. Elegancko, no domek mi się akurat tutaj podoba, fajny taki, no. Mega fajny, tak fajnie, taki, no, taki trochę hobbiski, że tak to nazwę, bo jakby tak zrobiony... ziemi, w takiej górce jakby, wiecie co mi chodzi, nie? Tak jak hobbici mają te swoje domki. I tak samo zrobił chociażby na przykład dziadzio, oczywiście to widzieliście w poprzednim odcinku, ale też to jeszcze pokażę, żeby nie było. Domek dziadzio się prezentuje tak, o właśnie, elegancko, sobie też ładnie wygląda. Tu widzę, że coś nawet... A, to widziałem, nieważne. I tu mamy domek Grzybek.pl, okej.
Do środka czyli wchodzić nie będę, bo nie wypada. Tu też taka, taka widzę trochę mała szopka, że tak to nazwę. Ten dach tak trochę strasznie nisko jest tak naprawdę. Dosyć dziwnie, ale jakby no spoko, nie? Jakby pasuje do wszystkiego, co się dookoła. Zrobiłem to inaczej, ale jakby nie wnikajmy. Jest jak jest, mi się oczywiście tutaj bardzo podoba tak naprawdę. No i jak widzicie, całe nasze tutaj dziadkowice elegancko się kurczę rozwijają. Tak mam tutaj, czy taką mini fontannę. Taka o skromna, mała. Nie ją budowałem, ale jest, bo jest. No i dobra, tak naprawdę dzisiaj głównie to będzie tyle tak naprawdę, bo chciałem wam po prostu pokazać, co tutaj się tak naprawdę dzieje w dziadkowicach, jak to się tutaj oczywiście u nas prezentuje. Nie wydarzyło nam się dłuższego odcinka, bo po prostu chciałem wam się pokazać, jak to u nas tutaj teraz wygląda. No i cóż, jakie będą plany na następne jakby odcinki? Głównie ten ratusz, a jak z tym ratuszem wyjdzie, to oj, nie tak to, o Boże święty, nie tak to miało być. Ja mam tutaj gdzieś może jeszcze jakąś mączkę, halo? Nie mam, o, mam gości, dobra. Elegancko, bo trzeba to i poprawić oczywiście, bo zniszczyłem swoje własne ciało. No bywa i tak jakby. No i dobra, tak, nie o tak zakładać plecak na głowę, no cóż, można i tak. Głowa do plecaka i lecimy. No i dobra, słuchajcie. Naprawdę na obecną chwilę to będzie tyle. Jest to jeszcze elegancko, proszę bardzo, usiądę. Och, elegancko, słuchajcie. I myślę, że właśnie takim oto akcentem sobie zakończymy ten jakże krótki odcinek. Krótki, szybki, ale przynajmniej pokazując tutaj ciekawego mamy, jak to wszystko obecnie u nas wygląda. I cóż, wyczekujcie kolejnego odcinka. Myślę, że właśnie w następnym odcinku będziemy głównie budować ten ratusz. Jeśli nie ratusz, to nie mam pojęcia co innego. Może zacznę kombinować coś tam z tą swoją kopalnią. Bo jak wiecie, jestem tutaj górnikiem oczywiście. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku serwera jazzitmc.pl. IP macie oczywiście w opisie. Zapraszam. Każdy tutaj znajdzie swoje miejsce na tym serwerze. No i cóż, zachęcam do grania razem z nami. To co, widzimy się w kolejnym odcinku. Bye-o.